Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o listach. Lista, które można do mnie wysyłać, których do mnie przyszło na razie 2 sztuki. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zajrzyjcie na moją stronę, macie tam zakładkę listy. Tam macie podany adres, na jaki możecie wysyłać listy. Pamiętajcie, że trzeba zawsze mi powiedzieć, że jakiś list został wysłany, bo tam są skomplikowane sprawy na poczcie i oni, jak się ich dokładnie nie wypyta, czy na pewno coś tam nie mają schowanego, to im się nawet szukać nie chce i powiedzą, że nic nie ma. Tak więc jest podany mój adres, można do mnie wysyłać listy i przyszedł do mnie list. Przyszedł do mnie list w czwartek, w piątek, czyli wczoraj. Dostałem wcześniej informację, że idzie. Więc już w czwartek polazłem, oczywiście nie było, wiadomo. 3 dni nie zdążył dojść, czy tam 2. Ale mam go tutaj przed sobą. Wy też go teraz widzicie. Patrzcie, jaki, po pierwsze, jaki duży. Miała być mała przesyłka, dostałem informację, że mała przesyłka na mnie tamten, czy mały. Coś takiego. A jest całkiem spory. Tu jest fajnie zaadresowany, patrzcie, jak trzeba adresować. Ładne pismo, szanowny pan. Szanowny pan, ale zajebiście. Dobra, otwieramy. Dużo znaczków. Znaczy ja już go otworzyłem, nie? Otworzyłem, przeczytałem i zobaczyłem, co tam jest. Zapytałem się osoby, która mi go wysłała, czy mogę tam na niego po prostu odpowiedzieć, bo to wiecie, jedni mogą chcieć, żeby jakiś fragment przeczytać, inni mogą nie chcieć, to warto zaznaczyć. I patrzcie, co ja tu mam. Po pierwsze jest duży, ma w sobie tekturkę. Tekturka normalnie rysunek usztywniała. Patrzcie, rysunek, to jestem ja. Wszystko jest na miejscu. Jest jedno oko mniejsze, takie jak mam, naprawdę jedno oko mniejsze. Jest lekki zarost, taki jak mam, uszy są mało odstające. Włosy są takie, jakie bym chciał mieć, ale mi nigdy takie nie wychodzą, tylko mi zawsze coś krzywego odstaje. Więc tu są fajniejsze włosy. No i jest Soushibo. Pięknie. Dobra, rysunek odkładamy na bok, rysunek sobie na pewno zachowam, będę miał na pamiątkę. Za 30 lat sobie będę chciał przypomnieć, co robiłem. Co robiłem w tym czasie, który mamy teraz, to będę mógł sobie spojrzeć na ten rysunek i pewnie mi się łezka wokół zakręci, że były takie czasy. I przechodzimy do listu. Całego listu nie będę czytał, bo jest go bardzo dużo. Patrzcie tu, nie będę pokazywał szczegółów, nie wiem, w jakim HD to idzie i tu jest jeszcze z drugiej strony. A też mówię, nie chcę, żebyście... Znaczy nie dostałem oficjalnego pozwolenia na przeczytanie całego listu, więc wyczytam tylko to, co najważniejsze. A najważniejsze są pytania do mnie, bo w tym liście po prostu ktoś mi zadał, znaczy nie ktoś, tylko Patrycja, jest podpisane Patrycja, to chyba mogę powiedzieć, zadała mi kilka pytań, a ja tak jak mówiłem wcześniej we swoich filmikach o listach, to są bardzo stare vlogi, niektórzy mogą nie pamiętać. Jak ktoś mi przyśle taki list, to nawet odpowiem na te pytania, które już mi ktoś 10 razy zadawał, albo na które już 10 razy odpowiadałem. Więc pierwsze pytanie, już nie będę go całego czytał, bo tu jest cały duży akapit, dotyczy mojego wieku. Ile mam lat? Ile mam lat? Chyba nic w tym pytaniu innego nie ma. No, dokładnie, nie wiem, bo tak sobie czytam ten fragment, nic tu nie ma więcej. Ile mam lat? Mam lat 26, dokładnie. Nie rocznikowo, tylko tak naprawdę mam 26 lat. Miałem już urodziny w zeszłym roku i teraz mam 26 lat i czekam na kolejne urodziny. Dobra, jest też drugie pytanie. Aha, gdzie pracuję? Nie chodzi mi konkretnie o nazwę firmy, tylko o zawód. Ja jestem spawalnikiem z zawodu. Spawalnik to jest taka osoba z nadzoru w firmie produkcyjnej, która nie spawa, tylko jakby nadzoruje procesy spawalnicze. Tylko, czyli na przykład technologię opracowuje, sprawdza, czy wszystko tam jest przeprowadzane na spawalni tak, jak powinno być. Papierów dużo produkuje dla klientów i tak dalej. Kolejna sprawa. Aha, wyprawa do Grecji. Wyprawa, tu było pytanie o wyprawa do Grecji. Że wyprawa do Grecji, że tam fajnie, tam, no. Tu były pytania o, jedno pytanie było o kosztach, w jakiej się kwocie zmieściliśmy. Ja pamiętam chyba, kurde, teraz nie pamiętam, a nie jestem w stanie tego też sprawdzić, bo to się tak trochę rozpływały te wydatki, w końcu żeśmy się nie doliczyli, ale to było jakieś coś 1000 do 1500 zł na osobę, bo tam dużo na paliwo poszło, wiecie, i na naprawy samochodu też trochę poszło na miejscu, bo jak ktoś oglądał vloga, to wie, że nam się dużo samochód popsuł. No i tak to jakoś wyszło. I jeszcze było pytanie, gdzie ładowaliśmy ten, gdzie ładowaliśmy sprzęt cały. Oczywiście w samochodzie, ten samochód, ten
ten Volkswagen, którym jechaliśmy, normalnie na zapalniczkę się i w trakcie jazdy, bo myśmy dużo jeździli, w trakcie jazdy się ładowało to, co było nam potrzebne. Kamera dużo nie potrzebuje ładowania, ona może chyba 3 godziny bez ładowania, więc 3 godziny materiałów mogłem nagrać bez ładowania. Laptop też tam też się podładowywał w trakcie jazdy. I jeszcze, tu była prośba, żeby dać pytania na e-mail, ale już się skontaktowałem z tą osobą, że to jednak nakręcę vloga na ten temat, bo tak zresztą wcześniej mówiłem, że odpowiedzi na listy będę zamieszczał w postaci vloga. Jeśli ktoś oczywiście zechce albo nie będzie miał sprzeciwu. Aha. To jest dobre, czekajcie. Że załączył ten, tu mi pisze Patrycja, że załączyła ten obrazek i jest taka wzmianka. Wzorowałem się zdjęciem, więc jak coś to wina zdjęcia, że jedno oko masz większe. Nie, ja mam takie jedno oko, znaczy oczy są takiej samej wielkości, tylko jedno jest takie czujne, ono tak patrzy, wiecie, przymrużone jest, patrzy z przymrużenia, a drugie tak normalnie sobie otwarte. I to by było na tyle, myślę. List sobie zachowuję na pamiątkę, obrazek sobie zachowuję na pamiątkę. Na wszystkie pytania chyba odpowiedziałem, jakie tu były w liście. I bardzo się z tego cieszę, że taki list do mnie przyszedł. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, że się trochę rozkręcicie, coś mi podeślecie. To niekoniecznie muszą być listy, może być jakiś obrazek albo coś. Wiecie, różne rzeczy ludzie wysyłają. Ja na pewno się tym pochwalę potem we vlogu. Pokażę, co mi podesłaliście. Jak są jakieś pytania, to na nie odpowiem. I tyle. Myślę, że to, co do mnie podeślecie, to nie będę tego gdzieś tam chował w szafie, prawda? Cię podzielę z tym większą ilością osób, więc jak ktoś chce coś sobie tutaj może śmiesznego nawet podesłać, to też by było miło. Koniec. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia w następnym, mam nadzieję, odcinku z listami. To będzie w którymś vlogu umieszczone. Oczywiście jak przyjdą. Trzymajcie się, pa!